Cześć, ja to kręcę. Witam Was na moim kanale. Słoneczny, sobotni dzień i nie miałem problemu z zagospodarowaniem tego dnia i zorganizowaniem wycieczki. Mianowicie mój brat jest na wyjeździe weekendowym w Busku-Zdroju. Zatrzymał się w hotelu Termach Słowacja i jadę go odwiedzić. Dojeżdżam do Solca Zdrój i będzie to film Dwa uzdrowiska. Pierwszym z nich jest Solec Zdrój, a drugim Busko Zdrój. Jadę ścieżką rowerową prowadzącą do Solca. Solec Zdrój to wieś w województwie świętokrzyskim na Ponidziu. W XVIII wieku zaczęto tu wydobywać sól. Jednak nic z tego nie wyszło, ale przy okazji odwiertów dokopali się do wody mineralnej, która miała właściwości lecznicze i od tamtej pory właśnie zaczął się rozwój tego regionu. Biegną tutaj dwa szlaki, jeden do Buska Zdroju, a drugi do Wiślicy. Niedawno właśnie byłem w Wiślicy. Zobaczyłem dom i dzwonicę Długosza, kościół na świętej Marii Panny. Także jakieś korzyści też krajoznawczo-historyczne są z takich wyjazdów. Rozwój tego regionu nastąpił w 2005 roku, kiedy dokopano się do źródła Malina. I na ich tutaj bazie utworzono baseny mineralne Solec Zdrój oraz hotel Malinowy Raj. Leczy się tutaj choroby narządu ruchu, choroby skóry i alergie. A wody mineralne mają stężenie siarkowe 8-krotnie większe od pozostałych i są największymi pod tym względem na świecie. Park Zdrojowy w Solcu Zdrój. Są tu liczne zabytkowe sanatoria. Na przykład teraz zbliżam się do Willi Prus. Budynek ten został wybudowany w 1910 roku. Drugie zabytkowe
sanatorium Villa Irena. Łazienki w Parku Zdrojowym w Solcu. Z nadania księcia Leszka Czarnego Busko-Zdrój otrzymało prawa miejskie i jego pomnik stoi w Busku-Zdroju. Właśnie dojechaliśmy do niego. Kierujemy się teraz ścieżką rowerową poznać najbliższe okolice Buska. Tylko aż cieplutko, aż się chce kręcić. Ja to kręcę. Po drodze przystanek Wiata, a obok, jak to brat określił, zróbmy zdjęcie na tle pustyni, Góra Piachu. Fajne miejsce do zatrzymania się. To jeszcze nie jest ta sosna. Jedziemy do sosny chodzącej. Sosny na szczudłach, różnie ją nazywają. Ale po drodze też jest
ciekawy okaz takiej sosny. Oto ona, sosna pospolita, a zarazem sosna chodząca, sosna krocząca, sosna na szczudłach. Cel naszej dzisiejszej wycieczki rowerowej. Stuletnia sosna. Miejscowa ludność wybierała stąd piasek i to spowodowało, że odsłoniły się korzenie. Do tego doszły jeszcze warunki atmosferyczne, które wypukały ten piasek. I w tym momencie te korzenie sięgają 3 metrów wysokości. Zdrowe drzewo, pomnik przyrody. Warto było to zobaczyć. Kaplica świętej Anny, kościółek uzdrowiskowy. A teraz trochę prywaty. Tu mieszkali rodzice mojej żony, gdy byli ostatni raz w Busku Zdroju. Bardzo im się tu podoba. Planują również w tym roku przyjechać do Buska i nacieszyć się tym pięknym widokiem. Hotel słowacki z termami. Idziemy zobaczyć do środka i po fajnej jeździe zażyjemy relaksu w tutejszym basenie. Arturo, czas na podsumowanie. Jak oceniasz pobyt i naszą wycieczkę rowerową? O, łapki w górę, kciuk w górę. To już dobrze. Siedzimy w basenie. Są rowery, są dziewczyny, jest wódeczka i jest woda. Jest okej. Okay. Jest wszystko to, co potrzeba. Tak jest. Pełny relaks po rowerach. Tak. Żyć nie umierać. Jest. Jest fajnie. Żyć nie umierać. Jest pięknie. Życie jest piękne, choć czasem kasy brak.